jutrzejszym ważne wydarzenie w czasie naszej rekolekcji, sakramentalna spowiedź święta. Wydaje mi się, że warto przygotować się do tego wydarzenia. Dlatego postawmy dzisiaj te proste pytania dotyczące grzechu. A więc czym jest grzech? Jakie są jego skutki? Co z tym grzechem należy uczynić? A więc o spowiedzi świętej. Często mówimy czy myślimy o różnych dramatach. Oglądamy film w telewizji, gdzie się mordują czy strzelają. Czy oglądamy teraz relacje z Ukrainy, mówimy, ale dramatyczne wydarzenia. Może nieraz chłopak rzuca dziewczynę, dziewczyna mówi, ale spotkał mnie dramat, ale spotkało mnie nieszczęście. Ktoś umiera z rodziny, szczególnie młody, mówimy, ale nieszczęście dla rodziny. Ale drodzy bracia i siostry, kto z nas, kiedy grzeszy grzechem ciężkim, właśnie mówi, że to jest największy dramat, to jest największe nieszczęście. Trzeba rzeczywiście tak mówić, trzeba tak myśleć, bo grzech, zwłaszcza gdzie grzech ciężki, jest największym nieszczęściem, jakie może spaść na każdego z nas. I trzeba sobie jasno uświadomić, że współczesny człowiek nie bardzo chce słyszeć o grzechu. A to dlatego, że grzech pociąga za sobą karę, nawet karę piekła. A to też nie chce słyszeć, bo grzech rodzi w nas smutne uczucia. A to jak ktoś ma grzech, to znaczy spowiedź święta. I dlatego nie bardzo chcemy o tym grzechu słyszeć. Dlatego myślę, czas rekolekcji to jest taki najlepszy czas, aby o tym trochę posłuchać i coś z tym grzechem później robić. Dobrze nam znany papież Pius XII święty powiedział, że największym zwycięstwem szatana we współczesnym świecie jest to, że mówił ludziom, że nie mają grzechu. Wobec tego nieraz żyją jak żyją. I dlatego, ukochani siostry i bracia, to pierwsze pytanie. Czym jest grzech? Dobrze wiemy, że grzech jest to świadome i dobrowolne przekroczenie przykazań bożych lub kościelnych. Jeżeli jest rzeczy ważne, jest grzech ciężki, mniej ważny, grzech lekki. Te trzy sprawy świadome, czyli żeby był grzech lekki czy ciężki, muszę jakiś czyn popełnić świadomie, czyli muszę zdawać sobie sprawę, że to jest zło. Kiedy zdaję sobie sprawę, że to jest zło, a to złoczynię, to jest wtedy grzech. Ale nie wystarczy świadomość. Musi być w pełni dobrowolne. Dobrowolne to znaczy, mogę zachować przykazanie, ale nie chcę. Jest na przykład niedziela, jestem chory, nie idę do kościoła na mszę świętą, nie mam grzechu. Dlaczego? Bo nie było to dobrowolne. Byłem zmuszony swoją chorobą opuścić Eucharystię. I trzeci warunek, przekroczyć. Przykazanie mówi jasno, nie kradnij. Jeżeli kradnę, to przekraczam to przykazanie. I tak dalej. I muszą te trzy rzeczy w pełni świadome, w pełni dobrowolne i przekroczyć. Wtedy dany czyn mogę uważać za grzech lekki albo grzech ciężki. I pamiętajmy też, że ten grzech ciężki musi dotyczyć rzeczywiście poważnej sprawy. Grzech lekki oczywiście mniej ważnej sprawy. Myślę, że ta sprawa jest dla nas jasna. Ale mamy nieraz sytuację, kiedy popełnimy jakieś zło, jakiś grzech w afekcie. Czyli na przykład ktoś się zdenerwował. Najczęściej pewnie to występuje w kłótniach rodzinnych. Ktoś się zdenerwował i powiedział drugiej osobie twarde, brzydkie słowa. I teraz jaki popełnił grzech? Czy popełnił grzech lekki, czy ciężki, czy może w ogóle nie popełnił grzechu?
Otóż jest taka zasada moralna, że jeżeli człowiek ma sumienie delikatne, właściwe, dobre, jak rozważaliśmy w dniu wczorajszym, jeżeli nawet powiedział komuś takie twarde słowa, nawet jakieś niecenzuralne, można powiedzieć, to jeżeli ma sumienie delikatne, to zrobił to w nerwach, a więc niejako nastąpił przymus. Nie było to w pełni dobrowolne, nawet może w pełni świadome. I raczej trzeba by tłumaczyć taką sytuację na swoją korzyść, czyli raczej nie było grzechu. Ale jeżeli ten sam czyn popełnił człowiek, który ma sumienie szerokie, czyli takie sumienie, które nie widzi grzechu, nie dostrzega grzechu, to ten człowiek, popełniając taki sam czyn, raczej powinien tłumaczyć, że jest to grzech ciężki, bo prawdopodobnie on te grzechy popełnia, a jego sumienie mu o tym nie mówi. Ale oczywiście pamiętajmy o tym, że informacją najlepszą o grzechu daje nam sumienie. Jeżeli mamy sumienie właściwie, dobre, uformowane, takie, jakie powinno być, to słuchajmy w swoim życiu sumienia. I sumienie bardzo jasno, bardzo konkretnie rozstrzygnie, czy był grzech, czy był grzech lekki, czy był grzech ciężki. I zwróćmy na to uwagę. Sumienie jest tym najlepszym wskaźnikiem naszych grzechów. Ale trzeba też pamiętać, że Pan Bóg to nie jest taki policjant, który gdzieś tylko czeka, żeby nas złapać, jak popełnimy taki czy inny grzech. Pan Bóg jest to ten najlepszy nasz przyjaciel. Pan Bóg jest tym, który nawet jeśli popełnimy grzechy, tak bardzo czeka, aby nam te grzechy po prostu odpuszczać. To jest pierwsza sprawa. Czym jest grzech? Najprościej mówiąc. Drugie bardzo ważne pytanie, mianowicie, co powoduje w nas grzech? Najpierw, jeżeli ja grzeszę grzechem ciężkim, co ten grzech powoduje we mnie? Otóż po pierwsze, grzech ciężki wyrzuca Boga z duszy. I można powiedzieć, w człowieku się robi taka pustynia. I w tę pustynię wchodzi szatan. Przez grzech ciężki niejako zamieszkuje we mnie szatan. I ten szatan, który zamieszkał we mnie, on za mnie stara się jakoś myśleć, za mnie stara się jakoś podpowiadać, za mnie stara się jakoś decydować. I dlatego nawet jak ktoś popełnia grzechy ciężkie, my widzimy po jego twarzy. Nieraz widzimy kogoś, kto ma takie strasznie nienawistne oczy. Ma takie ciągle, te złe słowa płyną mu z ust. Jest taki agresywny. To właśnie człowiek żyjący w grzechu ciężkim. Nawet zewnętrznie można po tym człowieku dostrzec, że coś nie jest tak. Jeżeli taką postawę zajmuje, nawet ma taki wygląd, nienawistne oczy, to znaczy żyje ten człowiek w grzechu ciężkim. A jeżeli jest to już dłuższy czas, no to łatwo po prostu to dostrzec. Drugim skutkiem grzechu ciężkiego jest to, że człowiek traci łaskę uświęcającą, czyli życie Boże. I tak obrazowo mówiąc, największym nieszczęściem dla naszego ciała jest pozbawienie nas życia, czyli jakby nas ktoś zabił. Nic gorszego dla naszego ciała nie może zrobić. Tak samo grzech ciężki sprawia, że człowiek traci łaskę uświęcającą, to znaczy życie Boże. To znaczy, że to Boże życie, które jest w nas, przez grzech ciężki zostaje po prostu zabite. I można tak powiedzieć, że człowiek jest takim żywym trupem. Fizycznie chodzi, można powiedzieć, dobrze się ma, ale duchowo nie żyje. To Boże życie w nim zostało zabite. Popatrzmy, jaka to jest straszna krzywda dla tego człowieka, który grzeszy grzechem ciężkim. Dalej, grzech ciężki zrywa przyjaźń z Bogiem.
tak normalnie jesteśmy przyjaciółmi Boga. Bóg jest naszym przyjacielem. Jeżeli ja popełniam grzech ciężki, tego nie mówię, ale tak się dzieje. Panie Boże, ja nie chcę Cię mieć za przyjaciela. Ja sam w życiu bez Ciebie sobie poradzę. Jesteś mi niepotrzebny. Popatrzmy, jak strasznie przykro jest nam wtedy, kiedy ktoś zrywa z nami przyjaźń. Kiedy mówi człowieku, odejdź ode mnie, ja Cię nie chcę widzieć na oczy. Jak się wtedy czujemy? Można powiedzieć, podobnie dzieje się wtedy, kiedy my grzeszymy. Oczywiście Bogu krzywdy żadnej zrobić nie możemy, ale właśnie tak wobec Boga się zachowujemy. Boże, ja Cię nie chcę, po co mi jesteś potrzebny? Sam sobie radę bez Ciebie w życiu dam. Dalej, grzech ciężki odbiera naszym uczynkom wartość zasługującą na niebo. Tak sobie można wyobrazić, ktoś przez cały rok pięknie się modlił, chodził do kościoła, miał piękne czyny, uzbierał sobie bardzo wiele uczynków. I te uczynki dobre, gdybyśmy odeszli z tego świata, to będą orędować za nami przed Bogiem. Ale jeżeli ja popełnię grzech ciężki, te wszystkie uczynki, można powiedzieć, przestają istnieć. Przestają mieć skutki zbawienne. I dopiero potrzeba dobrej spowiedzi świętej, by te uczynki odżyły na nowo. Dlatego popatrzmy, jakie znowu strasznie negatywny skutek wywołuje grzech ciężki. Dalej, grzech ciężki ściąga na grzesznika karę piekła. I wyobraźmy sobie, że wystarczy jeden grzech ciężki, z któregośmy się nie wyspowiadali, za który nie żałowaliśmy, gdybyśmy w tym stanie odeszli, umarli, po prostu idziemy do piekła. Więc trudno sobie nawet wyobrazić, jak straszną karą za grzechy ciężkie jest piekło. Kiedybyśmy otwarli Pismo Święte, to na określenie piekła są mniej więcej takie słowa. Ogień wieczny, ogień nieugaszony, gehenna ognia, miejsce, gdzie będzie płacz i zgrzytanie zębów i tak dalej. A więc zwróćmy uwagę, piekło to coś, co, gdzie będzie największe cierpienie, jakie sobie można tylko wyobrazić. Autor napisany, który pisał Pismo Święte, był człowiekiem jak i my. I on doskonale wiedział, że ogień to jest największe cierpienie, które może człowiek przeżywać. I dlatego pisał o ogniu. Ale ktoś powie tak, przecież piekło to nie będzie coś materialnego. Tam nie będzie ognia. Pewnie, że nie będzie, bo jest to tylko pewien obraz autora, który pisał Pismo Święte. Ale piekło będzie to miejsce, gdzie będzie największe cierpienie duchowe, polegające na tym, że dusza, która tam się dostała, będzie miała świadomość, że nigdy Boga nie osiągnie. Ta dusza będzie wiecznie przekreślona. Ta dusza nie zrobi nic, aby z piekła iść do czyszcza czy do nieba. Dlatego widzimy, jak straszną karą jest piekielne potępienie. A to jest skutek grzechu ciężkiego. Dlatego, drodzy bracia i siostry, jeżeli słyszymy o tych skutkach grzechu ciężkiego, a jest ich jeszcze więcej, to musi rodzić się pytanie, czy warto zatem grzeszyć grzechem ciężkim? No logika ludzka mówi, że nie. Bo jeżeli ja grzeszę grzechem ciężkim, ściągam na siebie straszne kary. Nie ma co ryzykować. Oczywiście wspaniała sprawa, że jest sakrament pokuty i to wszystko sakrament pokuty jest w stanie naprawić. Ale ktoś powie tak, ja grzechem ciężkim nie grzeszę, albo przynajmniej staram się nie grzeszyć. To już jest piękna postawa. Ale grzeszę grzechem lekkim. Otóż, gdy chodzi o grzech lekki, to również on ściąga na siebie pewne kary.
Otóż trzeba pamiętać, że często po grzechach lekkich niestety przychodzą grzechy ciężkie. Jeżeli człowiek grzeszy grzechem lekkim, bagatelizując to, niestety wcześniej czy później przyjdzie grzech lekki, ciężki. Pamiętamy Walusia i Pyzdrę, który mówi Pyzdra od Kozicka do Zemycka, od Zemycka do Konicka, później przyjdzie Suwienicka. A więc kto w małych sprawach jest niewierny, to i wielkich niewierny będzie. Dlatego musimy uważać na grzechy lekkie, aby ich nie bagatelizować. Trzeba też pamiętać, że przez grzechy lekkie stajemy się takimi leniwymi w służbie Bożej. Po prostu na niczym nam nie zależy, nie zależy nam może nawet na zbawieniu i to lenistwo nas ogarnia coraz bardziej, grzech to potęguje lekki i później taki człowiek rzeczywiście popada w różne zło, grzechy ciężkie, jak wspomniałem. Ale jeszcze jedna sprawa. Nie można bagatelizować grzechów lekkich, ponieważ za grzechy lekkie też jest kara. Oczywiście nie jest to kara piekła, ale jest to kara czyśćca. Jak sama nazwa wskazuje, czyściec oczyszcza. Do czyśćca idziemy za grzechy lekkie i po drugie do czyśćca idziemy za tak zwaną karę doczesną, za grzechy już odpuszczone. Co to jest ta kara doczesna? Jeżeli na przykład ktoś popełnia grzech ciężki, jeden, w sakramencie pokuty mu Pan Bóg ten grzech odpuścił, ale kara doczesna mu za ten grzech zostaje. A jak to popełnił 100 grzechów ciężkich, tej kary doczesnej ma dużo więcej. I tą karę doczesną za grzechy odpuszczone albo odpokutowuje tu na ziemi i rzeczywiście człowiek nieraz cierpi na ziemi, modli się, to wszystko jest odpokutowanie owej kary doczesnej. Ale tak można powiedzieć, jeżeliśmy tej kary doczesnej na ziemi nie odpokutowali, to w czyśćcu ta kara doczesna jest do odpokutowania. I jak sobie można czyściec wyobrazić? Pismo Święte mówi o czyśćcu, chociaż nie podaje obrazu czyśćca. Natomiast w Rzymie jest takie muzeum czyśćca, trochę można powiedzieć tak na żarty, ale dające obraz czyśćca. Mianowicie na przykład kto grzeszył grzechami języka. To są takie haki jak dawniej w rzeźni, za ten język będzie wisiał. Kto grzeszył patrząc na różne brzydkie rzeczy, są takie lunety, nałożą mu na oczy, będzie na największe brzydactwa patrzył. Kto grzeszył rękami, kradł tam, to mu zakują te ręce w dyby i tam będzie te ręce unieruchomione i tak dalej. I jeszcze inne tam przyrządy cierpienia w czyśćcu, ktoś to wymyślił. Ale i logika jest taka, że w czyśćcu będziemy cierpieć za te grzechy lekkie, za tą karę doczesną, którą faktycznie mamy do odpokutowania. Oczyszczenie naszej duszy do momentu spotkania z Bogiem w niebie. I pocieszające jest to, że kara w czyśćcu ma swój koniec. I jeszcze duszą w czyśćcu my, ludzie z ziemi, możemy pomagać, jak wiemy, w różny sposób. I te dusze, które są w niebie, również duszą w czyśćcu w różny sposób pomagają. I znowu, jeżeli słyszymy o tych skutkach, które dotyczą nas, dotyczą grzechów lekkich, czy tej kary doczesnej, proste pytanie, czy warto grzeszyć grzechem lekkim? Ano nie, bo ściągam na siebie takie straszne skutki. A jeżeli znowu zgrzeszyłem grzechem lekkim, to mamy spowiedź świętą, ten wspaniały dar Boga, sakramentu pokuty. Ale jeszcze nie wszystko. Mianowicie ktoś sobie mówi tak, ja sobie grzeszę i jest to moja sprawa. Grzeszę, że ciężko czy lekko, moja sprawa, co to kogo obchodzi? Nie jest to moja sprawa. To jest kłamstwo. Ponieważ grzech lekki czy ciężki uderza w drugiego człowieka.
Grzech lekki czy ciężki szkodzi drugiemu człowiekowi, czy to wprost, czy to bezpośrednio. Jeżeli ktoś na przykład kradnie, to jak kto ci dał takie prawo, żeby zabrać komuś dobytek życia? Nikt ci takiego prawa nie dał. Zasada prosta, nie czyń drugiemu, co tobie niemiłe. Miłe by ci było, jakby ktoś ukradł, obmówił i tak dalej. Dlatego pamiętajmy, że każdy grzech uderza w drugiego człowieka. Każdy grzech niszczy drugiego człowieka. Nikt nam takiego prawa nie dał i nie da, abyśmy niszczyli innych ludzi wokół siebie. A robimy to przez każdy grzech. Potem też każdy grzech niszczy Kościół. Wyobraźmy sobie taki przykład. Pięcioosobowa rodzina, trójka dzieci, wspaniała żona, a mąż pije alkohol. Picie alkoholu męża niszczy całą rodzinę pod każdym względem. My należymy do Kościoła. Jeżeli na przykład w naszej parafii byłby jeden złodziej, a 1000 złodziei. Jest różnica? Jest. Bo właśnie każdy czyn zły niszczy Kościół, do którego my wszyscy należymy. I znowu, nikt nam takiego prawa nie dał, abyśmy niszczyli ten wspaniały, święty Kościół. I znowu, drodzy bracia i siostry, czy warto grzeszyć? Nie, bo nie wolno mi niszczyć drugiego człowieka, nie wolno mi niszczyć Kościoła. I dlatego, drodzy bracia i siostry, jedna sprawa. Jedynym lekarstwem na każdy grzech jest sakramentalna spowiedź święta, którą odbędziemy jutro w naszej parafii. Jezus mówi, choćby grzechy nasze były jak szkarłat, nad śnieg wybieleją. Dlatego nie ma ani jednego grzechu, który by Pan Bóg człowiekowi nie chciał odpuścić. Każdy grzech, wszystkie grzechy, choć były 50 lat temu. Ale Kościół, jak słyszeliśmy wczoraj, stawia warunki. Trzeba spełnić 5 warunków dobrej spowiedzi świętej. My je dobrze znamy. I dlatego ta spowiedź święta w czasie rekolekcji jest tak niezwykle ważnym wydarzeniem. Pamiętajmy, po co ona jest. Najpierw spowiedź święta jest po to, aby Pan Bóg człowiekowi grzechy odpuścił. I to robi. Po drugie, w czasie każdej spowiedzi świętej Pan Bóg daje dwie rodzaje łask. Łaski uczynkowe i łaski uświęcające. Łaska uświęcająca jest po to, aby człowiek stawał się święty. Łaska uczynkowa po to, aby człowiek mógł pełnić dobre uczynki zgodnie ze swoim powołaniem, zadaniami życiowymi i tak dalej. I po to jest spowiedź święta. Ale pamiętajmy też, że spowiedź święta jest to takie podwójne działanie. Z jednej strony jest to działanie moje, czyli ja wypełniam 5 warunków dobrej spowiedzi świętej, a z drugiej strony jest to działanie Boga. Może słyszeliśmy taką legendę czy opowiadanie o tym, że pewien człowiek wpadł do dołu głębokiego błota i z tego błota za wszelką cenę starał się wyskrabać, wyjść. Cały ubłocony, co wyszedł, gdzieś tam parę tych metrów, spadał z powrotem i w tym błocie był. I legenda mówi, że na skraju tego dołu błota zjawiali się różni ludzie. Zjawiali się głównie założyciele wielkiej religii, Budda, Zaratustra i inni. I każdy z tych założycieli wielkiej religii, którzy popatrzyli na owego nieszczęśnika, no stwierdzili, pomógłbym ci, ale się śpieszę, pomógłbym ci, ale jestem pięknie ubrany, pomógłbym ci, ale coś tam. Legenda mówi, że obok dołu tego błota zjawił się jeszcze jeden człowiek. Kiedy zobaczył tego nieszczęśnika w tym dole, wskoczył natychmiast, wziął go na ramiona, wyniósł go z tego dołu na brzeg. Mało tego, jeszcze go obmył z tego błota. I legenda kończy się słowami, tą osobą był Jezus Chrystus. I właśnie to samo dzieje się w każdej spowiedzi świętej. My po spełnieniu warunków, Jezus bierze nas w swoje ręce. To Jezus nas obmywa. To Jezus wlewa nam te łaski, o której mówiłem. To Jezus z
sprawia, że dalej jesteśmy tak wspaniałymi, jak powinniśmy być. Jakby mamy piękne szaty, jak wczoraj słyszeliśmy w Ewangelii Świętej. I dlatego tak niezwykle ważne jest to, by dobrze tę spowiedź świętą przeżyć. Jezus mówi też, że żeby przed spowiedzią świętą pojednać się z braćmi. Nieraz gdzieś tam w naszych domach są jakieś kłótnie w sąsiedztwie. Wykorzystajmy ten dzień dzisiejszy, dzień, ten wieczór. Może w domu pojednajmy się z żoną, z teściową, z teściem, z sąsiadem. Bo jutro jest spowiedź święta. Powiedzieć jasno, jutro jest spowiedź święta, pojednajmy się. Bo tego wymaga dobrze przeżyty sakrament pojednania. Może pamiętajmy też o tak zwanej spowiedzi świętej generalnej. Przypominam, że jest to spowiedź święta od dobrej, ostatniej spowiedzi. Może mamy jakieś takie wątpliwości w sumieniu, czy jakiś grzech ciężki, bo o takie grzechy chodzi, wyznałem, czy może odpowiednio za ten grzech żałowałem. Jeżeli takie wątpliwości się rodzą przez dłuższy czas, to znaczy, po to jest spowiedź święta, abym ten grzech wyznał i załatwił sprawę raz na zawsze. I dlatego, ukochani siostry i bracia, niech ten dzisiejszy dzień, dzisiejszy wieczór będzie przygotowaniem do tego najważniejszego wydarzenia na rekolekcjach, jakim jest przeżycie spowiedzi świętej rekolekcyjnej. Niech te parę zdań na temat grzechu, spowiedzi pomogą nam jak najowocniej, jak najlepiej przeżyć sakrament pojednania w naszej parafii.